Życie na Małej Moskwie w Słubicach to projekt realizowany od marca do sierpnia 2022 roku, zarówno w Słubicach, jak i we Frankfurcie nad Odrą. Składa się na niego szereg różnych przedsięwzięć realizowanych w ramach kandydatury Frankfurt nad Odrą o ulokowanie w Dwumieście Centrum Przyszłości dla Transformacji Europejskiej i Zjednoczenia Niemiec. Według dotychczasowych doniesień instytucja ta mogłaby powstać do 2027 roku, wyłącznie z rządowych środków o wartości około 200 milionów euro, a zatrudnienie w niej mogłoby znaleźć nawet około 180 osób, głównie związanych z badaniem procesów historycznych, szeroko pojętą kulturą i rozwojem kompetencji społecznych. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty prawdopodobnie do końca tego roku, zaś hasło kandydatury Frankfurtu nad Odrą brzmi Miasto Budujących Most. W ramach przyszłej oferty zgłoszonej na konkurs Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji przewidziało na 2022 rok projekt pod nazwą Miejsca, Ludzie i Historie w Dwumieście, który ma swoją odsłonę zarówno we Frankfurcie nad Odrą, jak i w Słubicach. We Frankfurcie realizowany jest projekt Życie w Neuberesinchen, o życiu i mieszkańcach tejże dzielnicy w okresie od początków niemieckiej transformacji ustrojowej w 1987 roku do czasów współczesnych. W Słubicach natomiast realizowany jest siostrzany, nieco mniejszy projekt pod tytułem Życie na Małej Moskwie w Słubicach, sfinansowany przez Euroregion Pro Europa Viadrina ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynatorem działań projektowych w Słubicach jest Roland Semik, regionalista, społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego i członek Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą. W imieniu partnera projektu, czyli gminy Słubice, w prace organizacyjne włączyła się Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Tadeusza Kościuszki pod dyrekcją pani Katarzyny Leśniak-Werwińskiej oraz grupa uczniów pod opieką nauczycielki pani Luizy Perlikiewicz-Wanago. Do zadań uczniów należało przygotowanie pytań do dawnych i obecnych mieszkańców Małej Moskwy oraz wypracowanie pomysłów na poprawę życia w przyszłości. Organizatorzy projektu zaprosili do współpracy Stowarzyszenie My Life Opowiedziana Historia Życia, które od lat spisuje i gromadzi życiorysy mieszkańców regionu po obu stronach Odry. To w oczywisty sposób otworzyło możliwość kwerendy źródłowej w Archiwum Ludzkich Losów przy Kolegium Polonikum oraz spisania w ramach projektu kilku kolejnych słubickich życiorysów. Partnerem medialnym projektu pozostaje słubicki portal informacyjny słubice24.pl. Rejon, zwany potocznie Moskwą bądź Małą Moskwą, wyróżnia się pewną wyjątkowością w porównaniu z innymi słubickimi osiedlami. Pod koniec lat 50. XX wieku kwaterowano tu głównie przesiedleńców z dawnych Kresów Wschodnich, od 1945 roku, mieszkających w granicach Związku Radzieckiego, w tym wiele osób wyznania grecko-katolickiego i prawosławnego oraz wiele osób słabo znających język polski. Ich duża reprezentacja w jednej części miasta utrudniała szybką integrację z mieszkańcami pozostałych osiedli. W pobliskich, po niemieckich koszarach wojskowych stacjonowali natomiast zarówno żołnierze etatowi Wojska Polskiego, jak i Wojsk Ochrony Pogranicza. A co ze ścisłą okolicą Małej Moskwy w Słubicach? To właśnie w ścisłym sąsiedztwie osiedla ulokowano siedzibę Straży Pożarnej, a potem również Komendę Policji. To tu niedawno powstała Cerkiew Opieki Matki Bożej, a nieopodal wznoszą się instytucje, które zajęły miejsca dawnych koszar wojskowych. Liceum Ogólnokształcące, Prokuratura Rejonowa, Urząd Miejski, nowy budynek sądu rejonowego czy nowy dworzec autobusowy. W tym roku ukończono budowę skateparku z pumptrackiem, a przez liczne inwestycje okolica coraz dobitniej staje się nowym centrum miasta. W 2017 roku gmina Słubice zdecydowała się na objęcie znacznej części Małej Moskwy gminnym programem rewitalizacji. Dokument przygotowano ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt Życie na Małej Moskwie w Słubicach objął swoim zasięgiem dwa dwugodzinne spotkania warsztatowe. 5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe pod tytułem Mieszkanie, życie i praca na Małej Moskwie w Słubicach, a jego głównym celem była wymiana doświadczeń z przeszłości i nauka dla uczniów z doświadczenia osób starszych. Ulica Staszica w Słubicach istniała pierwotnie jako ulica Międzyrzecka we Frankfurcie nad Odrą. Ulica Jagiełły nosiła pierwotnie nazwę ulicy Torzymskiej i pod tą nazwą obejmowała również teren dzisiejszej ulicy Królowej Jadwigi i ulicę
krótką. Najkrótsza na osiedlu, ulica Kanałowa w Słubicach, istniała pierwotnie jako ulica Kunicka we Frankfurcie nad Odrą i pod tą nazwą obejmowała wówczas także teren dzisiejszej ulicy Władysława Łokietka. Jej numeracja rozpoczynała się już w okolicach dzisiejszej ulicy Narutowicza. Było kameralnie i praktycznie wszyscy wszystkich znali. Mieszkańcy innych osiedli w mieście nieco obawiali się zapuszczać w te rejony, zwłaszcza na ulicę Stasi. Mieszkania były ogrzewane piecami kaflowymi na węgiel i słabo wyizolowane. Zazwyczaj ściany były cienkie na szerokość pojedynczej cegły, a okna pozostawały podwójne, ale zimą mało szczelne. W tych domach było po prostu zimno, a resztki ich wyposażenia padły ofiarą powojennych szabrowników. Na zewnątrz było jeszcze sporo zieleni, niewiele samochodów i możliwość aktywnego wypoczynku, na przykład na pobliskich działkach na wschód od kanału. Mieszkańcy Małej Moskwy przybyli tu głównie z terenów wiejskich, z państwowych gospodarstw rolnych i trudno było im zerwać z dotychczasowym stylem życia. Przez długie lata hodowano tu jeszcze kury, kaczki, gęsi, a nawet świnie, przez co osiedle zachowywało nieco wiejski charakter. Wiele garaży i budynków gospodarczych powstało jako samowole budowlane. Niektóre z nich wyburzono, a inne zalegalizowano. Adam Czyż z Zielonej Góry wspomina. Na Małej Moskwie przy ulicy Jagieły, tuż przy kanale, mieszkał mój wujek z całą rodziną. To brat mojej mamy. Wrócił z całą swoją rodziną z ostatnią falą tzw. repatriacji w 1957 roku. Pamiętam, jak przyjechali, bo na początku wujek Janek, jego żona Maria z domu Bratkowska, babcia Bratkowska i dzieci, najstarsza Niuńka, Józia, Romek i Jania. W międzyczasie ubyło sporo drzew, m.in. dębów, lip i jarzębin, a przybyło nowych samochodów, co wygenerowało nowy problem, to znaczy brakujące miejsca parkingowe. W mieszkaniach większość pieców kaflowych zdemontowano, teraz dominuje ogrzewanie gazowe, a przy wejściach do klatek zamontowano domofony. Większość domów została ocieplona styropianem, a ocieplone elewacje zostały odmalowane. Niestety na różne kolory. Pewnym wyzwaniem na przyszłość będzie z pewnością ujednolicenie estetyki osiedla tak, aby lepiej oddać jego historycznie spójny i zabytkowy charakter. 26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się drugie spotkanie warsztatowe pod tytułem Wspólny rozwój – pomysły na rozwój Małej Moskwy w Słubicach. Tu chodziło przede wszystkim o zebranie pomysłów na poprawę warunków życia w przyszłości. Warsztaty posłużyły wymianie wspomnień i licznych doświadczeń byłych i obecnych mieszkańców tego osiedla z naciskiem na okres ostatnich lat 1987-2022. Na spotkanie przybyli m.in. zarządca nieruchomości pan Bartosz Lutycz, architekt Adrian Mermer oraz troje mieszkańców Małej Moskwy, po jednym przedstawicielu z każdej ulicy tego osiedla. Wspólnie dyskutowano, co udało się dotąd zrobić i jakie wyzwania czekają osiedle w przyszłości. Wnioski i pomysły uczniów w oparciu o dotychczasową wiedzę powstały w 7 różnych kategoriach. Takie jak, po pierwsze, dostępność urzędów, handlu i usług, bliskość zakładów pracy. Po drugie, inicjatywy sąsiedzkie i integracja sąsiedzka. Po trzecie, miejsca do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku. Po czwarte, zieleń miejska. Po piąte, dostępność i jakość miejsc parkingowych. Po szóste, bezpieczeństwo. I po siódme, estetyka miejska, czystość i gospodarka komunalna. Uczniowie postulują starania o lokalizację apteki oraz poczty w pobliżu osiedla Mała Moskwa. A to wszystko z myślą o wygodzie starszych, nie zawsze zmotoryzowanych mieszkańców. W dalszej kolejności uczniowie proponują rozwiązania takie jak próba organizacji cyklicznych festynów dla mieszkańców, na przykład w ramach Miejskich Dni Hanzy, albo coroczny tydzień sąsiada wzorem podobnej inicjatywy we Frankfurcie nad Odrą. Nowe ścieżki rowerowe i zielone miejsca rekreacji. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, na przykład wzdłuż pobliskiego kanału. Basen kryty, kino letnie, dodatkowe nasadzenia. Krzewy, a zwłaszcza drzewa dające cień, przy czym ich gatunki pozostają raczej sprawą drugorzędną. Dodatkowe ławy, nowe zagospodarowanie starego placu zabaw, a także nowe, utwardzone, ale i wodoprzepuszczalne miejsca parkingowe. Rozważenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Staszica i ulicy Kanałowej. Zaoszczędzone w ten sposób miejsce daje potencjał właśnie na nowe miejsca parkingowe bez uszczerbku dla istniejącej już zieleni.
co proponują jeszcze mieszkańcy oraz uczniowie. Między innymi monitoring miejski, zwłaszcza na placu zabaw. Mieszkańcy zebrali w tym celu blisko 400 podpisów. Ścieżka rowerowa na jezdni albo znak drogowy strefa zamieszkania. Sygnalizacja świetlna przy rondzie, czyli u zbiegu ulic Jagiełły, Konstytucji i Mieszka I. Lepsze oświetlenie przejść dla pieszych albo farba odblaskowa na tychże przejściach. Oznaczenia poziome odłóż telefon przed przejściami dla pieszych. Dodatkowa ścieżka rowerowa przez ulicę Nocznickiego do ulicy Witosa dla lepszego skomunikowania rowerowego Małej Moskwy z resztą miasta. I jako ostatni punkt, dodatkowe kosze na śmieci, torebki na nieczystości po psach, przysłonięcie wiat śmietnikowych koronami drzew albo roślinami pnącymi, wyburzenie garaży o najniższych walorach estetycznych. Godna rozważenia byłaby również zamiana działek między Uniwersytetem Adama Mickiewicza w okolicach prokuratury, a gminą Słubice, a to właśnie na inwestycje dla mieszkańców Małej Moskwy. Z obu warsztatów powstał ten krótki materiał filmowy. Stowarzyszenie My Life podjęło się spisania i wydania kilku biografii związanych z Małą Moskwą, a na czerwiec tego roku przewidziano wspólne spotkanie mieszkańców Małej Moskwy w Słubicach i frankfurckiej dzielnicy Neuberezinsie. Co uda się zrealizować z tych pomysłów? Czas pokaże.